generalnie masz za zadanie dzisiaj bojowe, wiesz? Bojowe zadanie masz dzisiaj. Tak, ty. Szkrabie. Szkrabula. Szkrabula, patrzcie. Tu są takie pozostałości z dużego obiadu, że tak powiem, który jej zaserwowałem. Całkiem niezłej karmy. To znaczy tak, sytuacja wygląda w ten sposób. Wcześniej jadła taką inną karmę, nie mogę tutaj wymawiać nazwy firm. I była to karma, gdzie na obrazku, na zdjęciu były trzy zwierzaczki. Chomik, świnka morska i królik, no nie? Więc wiecie, no ja wtedy dopiero co ją kupiłem i tak naprawdę nie orientowałem się. Zobaczyłem chomika, no nie, no to biorę tą karmę sobie, myślę. No i ją jadła, nie było problemu. Potem sobie pomyślałem, nie, no lepiej kupię karmę, gdzie będzie na zdjęciu tylko chomik, no nie? No i kupiłem takową karmę, gdzie ona jest? To, nie, to. Tak, to ona, patrzcie. Tego typu fajne ziarenka, no nie? Fajnie to wygląda, prawda? Słuchajcie, ona tego w ogóle nie chce jeść. Nic a nic, w ogóle. Więc no bardzo mnie zaskoczyła jej decyzja, jej upartość, bo zmieniając jej karmę, typowo przeznaczoną dla tylko chomików, byłem pewny, że będzie z tego zadowolona. No a niestety, księżniczka grymasi i nie chce jej jeść. Księżniczka, która teraz schowała się w swoim zaciszu, no nie dojrze jej. O, jest tutaj. Gdzieś tu jest schowana. I teraz kupiłem jej inną karmę. Tutaj zakryję nazwę firmy. I ta karma sprawdza się, że tak powiem, 5 na 10. Dobra, pozwolę sobie ją wysypać. Przed chwilą pokazywałem wam pozostałości z tej karmy, niezjedzone przez moją księżniczkę. Ona wszystko z tej karmy je, patrzcie, suszone robaczki, tutaj jakieś drobinki różnych innych ziarenek. O, tego orzeszka ona bardzo lubi. Ale w ogóle nie je tych brązowych tutaj ziarenek. A ich jest, słuchajcie, najwięcej. Kolejna karma pójdzie do wyrzucenia. No jeszcze tej nie wyrzuciłem, niefortunnie przeze mnie zakupionej, której kompletnie nie chcę jeść, jak już wspominałem, nawet jej nie tknie. No myślę, co tak naprawdę z nią zrobić, no nie wiem. Nie wiem, no szkoda mi ją wyrzucać, kurde, no. Jedzenia się nie wyrzuca, nie? Nawet dla gryzoni. To chyba grzech. Anyway. No ale no. Ale się chowa, słuchajcie, ona o tej porze to wyłazi, podbiega do mnie i już tam przygotowana na to, że rzucę jej jakiś smakołyk, po prostu chętna, zwarta, gotowa, teraz się chowa. No, widzi, że jest lampa błyskowa włączona, że rozmawiamy o niej i proszę, jaka nieśmiała. Tutaj przygotowałem dla siebie i dla niej kolację. A, oczywiście bałagan, jak to u mnie norma. Dla mnie będą tylko kanapki, a dla niej będzie tylko marchewka, jako dodatek do tej niezjedzonej karmy. No może dam jej kawałek sera, no na pewno w zasadzie dam jej kawałek sera. Pomidora nie daję, bo nie je pomidora. Dam jej kawałek sera i dam jej kawałek szynki z fileta drobiowego. Więc to jest bardzo delikatne mięsko. Wydaje mi się, że dla chomiczka będzie w sam raz. Ja właśnie takie tego rodzaju mięsko jem. Jestem tylko kurczakożerny. Wolałbym nawet i tego nie jeść, jeśli chodzi o mięso. No ale masa jakaś tam musi być robiona. No, nie chcę wyglądać jak anorektyk. Wiecie co? Ona słyszy, że jej teraz jedzenie dostarczam.
Może zaraz wyjdzie. Ale słuchajcie, ja muszę wyłączyć lampę błyskową, bo ona nie wyjdzie, jak widząc tą lampę. Słuchajcie, wyłączam, zobaczymy, czy wyjdzie. Słodkie fiołki, słodsze niż wszystkie róże, calutkie wzgórze od stóp do głów, zmieniło się w słodki bukiecik.